Ja pozdrawiam czule w tą niedzielę, gdzie to słowo mnie dzisiaj rozbroiło. Pierwsze czytanie dzisiaj jest dla mnie sztosem. Sztosem dlatego, że... Otóż, główne hasło to jest dzisiaj ostra dzida. Ale ostra dzida ma też swoje pokrewieństwo albo i odniesienie męskie. Dlaczego ostra dzida? W potocznym języku dzisiaj tak kolokwialnie się używa na określenie jakiejś pani, która jest przebojowa, która jest taka zdeterminowana, ostra, ekstrawertyczka życiowa, taka idzie przebojem, to się mówi o niej celebrycko ostra dzida. No a wiadomo, że tej, której trochę nie idzie, która jest spowolniona, tak żeby kolokwializmów zbyt dużych nie używać, no to się mówi tempa dzida, tak? A dzisiaj staje Dawid nad swoim tak naprawdę największym demonem ludzkim życiowym, czyli nad Saulem, który go goni z liczbą 3000 wojsk, żeby gościa wypatroszyć. Tym bardziej, że jest chorobliwie zazdrosny o jego powodzenie, że ludzie coraz częściej zwracają uwagę właśnie na Dawida i na to, że ma predyspozycje niesamowite do tego, żeby być władcą, a tamten boi się po prostu o utratę stołka, krótko rzecz ujmując. Mało tego, jeszcze syn Saula, niejaki Jonatan, zaprzyjaźnia się z jego największym tak naprawdę cieniem życiowym, z którego Saul nie jest w stanie wyjść, bo widzi, że zmierzch jakby jego powodzenia jest bliski i wszystko się chyli ku upadkowi i Bóg już tak naprawdę za niewierność Saula odbiera mu błogosławieństwo i za chwilę pozbawi go również dowodzenia jego królestwem. I w takiej okoliczności widzimy dzisiaj Saula, który w śnie nawiedza dzisiaj swojego głównego przeciwnika, staje obok i jego dowódca mu podpowiada, mówi, no wiesz, jest dzida, jednym ruchem nie trzeba będzie poprawiać, problem z głowy na całe życie. I dlaczego ja o tym dzisiaj? No bo ja w tym tygodniu znalazłem sobie siekierkę, swój toporek życiowy. I to nie jest byle jaki toporek, dlaczego? No tak się rozpakowuje jeszcze powoli, ale znalazłem coś, co ma dużo w moim życiu, a szczególnie w moim sercu, jak ostra dzida do powiedzenia. I tak sobie powiedziałem, że jestem tępy topór. Po prostu dzisiaj tak do mnie doszło przez to czytanie, że jestem tępy topór. Dlaczego? Ten toporek nie jest ni stąd, ni zowąd, nie chodzi o firmę, ale to jest napisana żywa wiara. Ja naprawdę od kilku lat jestem takim tępym toporem, nie? Dla Pana Boga, że dał mi narzędzie jako kapłanowi do tego, żeby posługiwać, a jestem tępy jak matoł, że tak powiem, myślę, matoł, że jest jeszcze bardziej ostry niż ja. Jest tępy topór jestem, bo ta żywa wiara to pozostało mi po moich przyjaciołach, których spotkałem na rekolekcjach w Różanym Stoku w 2000, jak tu sobie czytam, 15 roku, więc pozdrawiam Was wszystkich z całego gorącego serca za to, żeście mi podpierali wiarę i to, że jeszcze dzisiaj jestem i coś sobie tam łupię w życiu, to właśnie głównie Wasza też zasługa. Ja tam toporków trochę w życiu nazbierałem, różnej maści. O, tu sobie taką plejadę toporków dzisiaj wystawię, mniejsze, większe, nieważne jakiej tam firmy. No bo sobie tak łoję codziennie gdzieś tam, o, takie syfy tutaj różnego rodzaju, żeby się trochę poukładać, a jeszcze mi trochę zostało do poukładania w życiu i moje życie tak naprawdę tak wygląda. Trochę zrzutów w jednym rogu, jakiś stary wózek, jakaś baletownia słomiana, bo był i słomiany zapał i nic z tego nie wyszło, spaliło się i tam jakieś z tyłu właśnie takie artefakty. Ale dlaczego dzisiaj o tej ostrej dzidzie, o tępym toporze? Otóż czasami odmówić sobie takiego momentu, żeby komuś nie przyfastrygować, krótko rzecz ujmując, kiedy masz najlepszą ku temu okazję. Bo dzisiaj przed takim momentem staje Dawid, że jednym ciosem jest w stanie rozwiązać swój główny problem życiowy. Trzeba się przyznać przed sobą i to tak odważnie, żeby sobie powiedzieć, że czasami chcemy kogoś zabić. Wprost. Nie tylko w białych rękawiczkach, że rączki czyste i ktoś za mnie tym toporkiem walnie, ale jego dzisiaj powstrzymuje jedna rzecz przed tym. No i co z tego, że ja to usunę fizycznie, jak potem sumienie będzie przedziurawione na wskroś. Może kiedyś kogoś zabiłeś w myślach, no bo nie mogłeś fizycznie, bo nie możesz sobie na to pozwolić. Może chętnie wykończyłbyś swoją żonę albo swojego męża, może swoje dziecko byś zgilotynował najchętniej albo zgilotynowała. I różne są pęknięcia w naszym życiu, jak nad moją banią teraz ta futrynka ceglana i takie rozszczepienia naszej jaźni się dzieją, tak, że połowę za tym, żeby to zrobić, ale nie wypada. I chodzi mi o to, żeby nie żebyście teraz odważnie w tym tygodniu po prostu wykonali wyroki jako kaci
ze swoim toporkiem, tylko po to, żeby stanąć w prawdzie przed sobą i sobie zapytać, czy jestem w siebie zapytać, czy jestem w stanie odmówić sobie takiego prawa, kiedy nadarzy się ku temu okazja, żeby kogoś właśnie nie zabić. Bo mam za co? Bo mam ku temu predyspozycję, bo mam ku temu możliwości. I wtedy się wyhamować i przed wszystkimi, gdzie opinia publiczna mówi, zostaw to małżeństwo, zabij go, zgnuj ją. I wszystkie inne fekalia możemy, bierz topór i rżnij do końca, mówi, należy ci się ten majątek i tak dalej, i tak dalej. Mówię dzisiaj może takie mocne sprawy, ale takie mamy życie. Już dzisiaj nawet nie wkraczam do Ewangelii, bo to jest taki areał do przekopania, że dzisiaj nikt nie żyje tak, żeby komuś pożyczyć i nie oddawać, żeby komuś coś tam zrobić, nie jeść za to nic, no bo jesteśmy tak przywiązani do swojego, że nie ma opcji, że puścimy. Nie ma opcji, że ten toporek, który po prostu aż się gotuje, że ściąć od razu, nie? To żeby go wypuścić z ręki i powiedzieć, nie, nie zrobię tego. To jest dopiero siła, to jest dopiero moc. A nawiasem mówiąc, drodzy panowie, myślę, tak sobie dzisiaj mi to od samego rana nurtuje, że powinniśmy nie tylko te swoje mieczyki jakieś tam mieć z różnej strony, ale każdy chłop powinien mieć swój topór. I ten topór po prostu w swoim garażyku, gdzieś tam w swojej jakiejś przestrzeni sobie ciosać. Może sobie swój topór wyklepać i znaleźć sobie jakiegoś kowala losu, a każdy podobno jest kowalem swojego losu, tam se wyklepie, to potem będzie miał, że na tym bardziej dzieci. Może sobie go tam jakoś wystrugać w tak zwanej tej, jak to się nazywa, nie pamiętam jak to się nazywa, ta rękojeść, czy jak to dalej, nie sobie wyrzeźbić, nie, to musi być taki Ragnar, jakby Lodbrok z Wikingów, który musi mieć swój topór i nim wymiatać na dwie strony. Ale trzeba mieć taki swój topór życiowy, czyli takie swoje zasady, gdzie to ty decydujesz, jak nim manewrujesz. Że ten topór jest potrzebny po to, żeby sobie zdawać sprawę, że my też jesteśmy tępe topory, które nie dadzą się naostrzyć Bogu swoją łaską, bo wiemy lepiej, bo my tam będziemy ciosać i wymachiwać. Tak? Dzisiaj od samego rana tak ciśnie, żeby sobie pozwolić na takie pragnienie, które miałem od dzieciństwa, czyli porzucać sobie toporem po prostu gdzieś tam w jakąś drewnianą tarcze, ściany, drzwi, cokolwiek innego, żeby sobie po prostu tak porzucać toporem. Teraz różne są takie właśnie męskie zawody, żeby sobie komuś w papkę przywalić z liścia, potem chłopak schodzi jak waluś, idzie do piachu, no i bo tyle ludzie właśnie sobie tak męsko tworzą takie historie, że tak jak sobie liścia strzelą, no to wow, wow, i to jest wielka potem punktacja w życiu. No ale co z tego, nie? Co pieniądze, fame. A tutaj przynajmniej porąbiesz drzewa, to komuś będzie cieplej. Może, nie wiem, czy narąbałeś ostatnio komuś drewna, żeby tak zanieść komuś, żeby lepiej było, żeby tak ze swojego spuścić, żeby komuś coś dać. To takie luźne, wiecie, chaotyczne przemyślenia z dzisiejszej niedzieli, tak mam, stojąc sobie na progu swojej drewutni. A każdy powinien chyba mieć, panowie, swoją drewutnię, jakiś tam topór, żeby go nie zatopić w czyichś plecach, jak to się mówi, zakopać wojenny topór, ale ten topór dla pokoju, żeby mieć, tak? Że ten topór też czemuś służy i jak jestem tępym toporem Duchu Święty, to Ty mnie naostrzyj w tym tygodniu, żebym ten topór wyciągnął i się w ogóle odważył. Odważył się nim machać, ale dla Bożej sprawy. I jedno, co mnie też dzisiaj dotyka na koniec, to dlaczego Dawid się zatrzymał, bo tam była motywacja bardzo konkretna, że nie dotknie pomazańca Bożego. Pomazany, czyli wiecie, czasami jak to dzieci tam pomarzą, jakoś tak będzie takie nieregularnie, tak od czapy, nie? Ale pomazać kogoś Duchem Świętym, a każdy z nas jest pomazańcem Bożym i pomazańczynią Bożą, bo nas kapłan pomazał na łbie tutaj, o po prostu tutaj nam centralnie o taką, nie, tatuażową sytuację wywalił, czyli w Chrzcie Świętym zostaliśmy dzieckiem Boga, czyli jesteśmy pomazańcami Bożymi, jesteśmy pomazane dzieci Boże i koniec, tak? I teraz tym bardziej, jak jest jakiś kapłan gdzieś i na tego kapłana też tam ślemy na prawo i na lewo z różnych stron. Nie mówię, bo ja też walę do swojego gniazda, tak? Też mi się zdarzy na kapłanów pojechać czy na ten... I to muszę brać na swoje serce, na swoje sumienie, że on się zatrzymał dlatego, że nie podniosę ręki na pomazańca Bożego. Jesteś namaszczony przez Boga, wybrany. Co ty z tym darem zrobiłeś? Jak żyjesz? Jak jesteś uświniony? Jak zdecydowałeś? To ci Bóg z tego rozliczy, tak? Ale ja ręki nie podniosę na pomazańca Bożego, nie? I z tego też się dzisiaj rozliczam publicznie, czy mi ta ręka nie poleciała. Zatem życząc dobrej niedzielki, ja sobie idę porąbać trochę drzewa, jak chcesz mieć ciepło w pokoiczku, to sobie trzeba narąbać. No i czule pozdrawiam po tych wszystkich orkanach, mam nadzieję, że was nie zerwało, jak co, to niech was zerwie z kanap, krzeseł na jakiś dobry, fajny spacerek rodzinny. Póki co i podziwiajcie budzące się przedwiośnie. Amen. Niech cię błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. Siekierą jeszcze nie błogosławiłem. Pozdrawiam.